Czytałem z jednym z komentarzy niemieckich, że ta dzisiejsza Ewangelia nie przynależy do właściwej Ewangelii, została dopisana później, że ten obraz, który dzisiejsza Ewangelia przekazuje, nie jest obrazem właściwym. To nie takiego Chrystusa znamy, nie pasuje nam do naszych wyobrażeń, że Chrystus był zawsze grzeczny, miły, uprzejmy, a nie taki jak ta dzisiejsza Ewangelia. I w tej egzegezie niemieckiej może nie dominował, ale przewijał się ten pogląd, że to dopisek, to późniejsza rzecz. Ale to jest może i problem tej egzegezy niemieckiej, naszych często też wyobrażeń, że Chrystus powinien być taki, jaki my uważamy, że być powinien. Na nasz wzór i podobieństwo. Powinien być grzeszny, uładzony. Nie powinien robić żadnych dziwnych sytuacji, stawiać nas bynajmniej w nich. Tylko On powinien robić to, co nam się wydaje, że pasuje do naszego wyobrażenia Boga. A Chrystus jest inny i to my mamy się dostosować do Niego, a broń Boże, nieodwrotnie. Ci Chrystus idzie do pogan, idzie do Tyru i Sydonu, idzie do Kanaanu, do ludzi, którzy są obcy Jego wierze. Wchodzi z nimi w dialog. I widzimy nawet, że ten dialog inicjuje kobieta, która cierpi, ponieważ jej córka jest dotknięta przez demona. Jest demonizowana. Jak mówi to słowo, źle demonizowane. Jest takie piękne gra słów po łacinie w tej Ewangelii, że kobieta woła do Chrystusa: Miserere mei domine, Panie, ulituj się nade mną, Kyrie eleison. I teraz fili David, fili Amea. Synu Dawida, moja córka, filius, filia. I to mnie naprowadza na pewną ścieżkę, mianowicie, że ona ma jakby, nie wiem, może świętą zazdrość. Mówi to, że ty masz ojca, ojca Dawida. Ty jesteś jak gdyby tym udanym dzieckiem. Ty jesteś... Nie wiem, czy uważa go już za świętego, ale na pewno jako człowieka spełnionego. Twoi rodzice mogą być dumni, twoi przodkowie, twój praojciec Dawid, a ja, filia mea, ja jako matka, moja córka jest zdemonizowana, jest w złu. I dlatego przychodzę do ciebie. Do Ciebie, który jesteś zrealizowany, żebyś mi pomógł w tej mojej udręce, w tym moim nieszczęściu. I Chrystus milczy. Milczy jak w momencie, kiedy woła do Niego ślepiec podobnymi słowy, domagając się uzdrowienia. Przechodzi dalej. I ślepiec robi to samo, co ta kobieta, że nie jest wkurzony na Chrystusa, nie odrzuca Go, nie denerwuje się, nie gniewa się, nie obraża się, że Chrystus powinien być inny, powinien się pochylić nad niepełnosprawnym. Tylko to jest nauka modlitwy. On zdeterminowany, ten ślepiec woła za Chrystusem, podobnie zdeterminowana jest ta kobieta. Nie zważa na to, że Chrystus nic nie odpowiada, idzie dalej, prosi. I teraz... przychodzą uczniowie i uczniowie, oni są zdenerwowani. Im nie pasuje to, że ona krzyczy, że ich stawia w sytuacji niezręcznej, jakiejś niedokończonej, że ludzie się może wkurzają, ludzie patrzą na nich. No, sytuacja jest wyjątkowo niekorzystna dla nich. Dlatego oni zwracają się do niej. Odprawią po krzyżu z nami. Nie,
uzdrowią, odprawią. Chcemy mieć święty spokój. I to jest może i do nas jakieś słowo, że my patrzymy. Apostołowie, to są apostołowie, to są księża, to jest papież z biskupami. I teraz powinni się ująć, powinni oni mieć, nie wiem, jakieś współczucie, jakieś wyjście do tych ludzi. Powinni mieć, nie mają. Kiedyś będą mieć, ale dzisiaj nie mają. Dzisiaj są chłopami, są egoistami. Mają dość babskiego gadania, babskiego krzyku. Odprawią. Wystarczy. Powiedz to słowo, ale nie to słowo, które ma uleczyć, tylko to słowo, które ma nam dać święty spokój. Mają odprawić. Chrystus mówi, jestem posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela. Ja jestem posłany. Tak, i to jest jego misja. Ja jestem posłany do owiec. Tu, patrząc z pewnych czasu, widzimy, że to on był posłany. Oni już nie. On pośle ich po swojej śmierci, po zmartwychwstaniu, pośle ich do wszystkich narodów. Oni będą posłani również do Kananejczyków. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni do skończenia świata. W nich wyjdzie dalej. Nie będą mogli, nie powinni naśladować Chrystusa w sposób taki szablonowy, utarty, schematyczny. Robić tylko to, co on robi. Będą musieli być otwarci na Ducha Świętego, który pośle ich tam, dokąd Chrystus sam nie poszedł. Oni zostaną posłani, żeby tą dobrą nowinę głosić dalej. Będą też posłani, żeby czynić to, co czyni Jezus. Uzdrawiać, leczyć, oddemonizowywać, wyrzucać demona z tych ludów pogańskich. Jeszcze tego nie rozumieją. Przychodzi ona, ta kobieta, i woła, Panie, pomóż mi. I teraz na pewno jest to trudne słowo, które usłyszała, że nie jest dobrze, nie jest dobrze. To, co Pismo Święte mówi zaraz na początku, nie jest dobrze, by człowiek był sam. Są pewne rzeczy, które nie są dobre. I Pan Bóg, tak jak w raju, uczynił niewiastę, uczynił kobietę, tą, która jest teraz też przed Nim, czy uczynił ją Bóg, bo widział Bóg, że coś nie jest dobrze. I Bóg jest posłany do tego, żeby czynić teraz dobrze, że to stworzenie ma w sobie coś niedobrego i Pan Bóg przychodzi, żeby to leczyć, żeby prowadzić ku dobremu. I Chrystus mówi, nie jest dobrze, żeby zabierać dzieciom. To jest jasne. My jesteśmy powołani do tego, żeby najpierw służyć najbliższym. Nie żeby się realizować nawet w służbie charytatywnej dla Bóg wie kogoś. To też, ale po kolei. Miłość ma swoje prawa, miłość ma swoje kolejności. Najpierw jest małżeństwo, najpierw są dzieci, rodzina, a potem inne rzeczy. Nie żeby wypstrykać się tylko w rodzinie, że to już jedyna działka, którą mam. Nie, jestem posłany i dalej, ale wszystko w swojej kolejności. I to też rozumie ta kobieta. Mówi, owszem, ale ja chcę też, jak gdyby przy okazji, że jesteś posłany i do mnie, nie odpuszczę ci. Chcę wykorzystać tę sytuację. Jak ta kobieta z krwawieniem, która przychodzi do Chrystusa, jest tam ten moment łaski po swojemu. Chcę wykorzystać to dla siebie. Mam problem. Jest ten kairos, jest to przejście Pana Boga. Nie chcę z Niego zrezygnować. To jest ten moment, kiedy Chrystus, może jedyny, kiedy Chrystus jest pod Tyrem i Sydonem, kiedy ona już nie musi ona iść do Ziemi Świętej, tylko ta Ziemia Święta. Chrystus przyszedł do niej i chce tę sytuację wykorzystać. I tak się dzieje. Chrystus nie pochwalił wiary apostołów, bo jej nie mieli. Wiara przejawia się w modlitwie. Modlitwa apostołów była żadna. Panie, odpraw ją. Chcę mieć święty spokój. Totalny egoizm. To nie jest wiara. Wiarę miała ta kobieta.
wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak chcesz. To, co masz w sercu, niech Ci się stanie. A w sercu ma miłość do dziecka. Ma też wiarę, że Chrystus może jej pomóc. I tak się dzieje. Od tej chwili córka jest zdrowa. Z czym przychodzimy my? Z jakimi trudnościami? Z jakimi chorobami naszych bliskich? Z jakimi trudnościami własnymi? Z cierpieniem świata, wśród którego przyszło nam żyć? Możemy mieć tą postawę apostołów, hierarchów, tych, którzy powinni, możemy się gorszyć nimi. Możemy. Niesłusznie, bo przyjdzie moment, kiedy oni będą umierać za pogan, kiedy będą tych pogan otrzymywać misję. Pójdzie Piotr, pójdzie Paweł, pójdą inni do Indii, do Hiszpanii, wszędzie będą oddawać życie za tych pogan. W tym momencie to jest jeszcze nie ich chwila. Można się na nich wkurzać. Co to da? Kananejka nie miała pretensji do uczniów. Miała wiarę w sercu wobec Chrystusa i ta wiara przyniosła zbawienie jej samej, bo wiara prowadzi do zbawienia. Ta wiara przyniosła uzdrowienie, pozbycie się złego ducha, oddemonizowanie w życiu jej córki. Jej historia, jej świat został dotknięty obecnością Chrystusa, obecnością Pana Boga. Na innych przyjdzie dopiero ten czas. Ona ma tą wiarę, ona się modli. Kyrie eleison, Panie ulituj się, pomóż mi. Jej wiara, jej modlitwa została wysłuchana, niezależnie od tych, którzy mogli jej pomóc, czy nie mogli jej pomóc. Wszystko prowadzi do dobrego. Tym, którzy Boga miłują, wszystko prowadzi do dobrego. Nawet, nie wiem, grzechy apostołów, ich obojętność, nawet ta trudna sytuacja jej córki, choroba, przyprowadza do wiary Kananejkę. Obyśmy się odnaleźli w Kananejce. Obyśmy się nie musieli odnajdywać w apostołach.